Na raciborskim rynku zagościła od 26 do 28 grudnia żywa szopka. Zwierzęta przez 3 dni codziennie przyjeżdżały do naszego miasta ze stadniny Wild West z Rozwadze. Przez 3 dni żywe zwierzęta można było spotkać przy drewnianej stajence w rejonie kościoła świętego Jakuba. Atrakcja przyciągnęła na raciborski rynek tłumy zwiedzających w różnym wieku. Jest to wielbłąd, 2 konie, owieczki, kozy, no i to wszystko. A i jeszcze krowy. Myślę, że są przyjazne. U nas są przede wszystkim zwierzęta przystosowane do tego. Mamy agroturystykę, mamy otwarte drzwi na ludzi, że tak to ujmę. Na ogół nasza stajnia. No i te zwierzęta bardzo często obcują z ludźmi. Biorą udział też w rekonstrukcjach, jak chodzi o konie. Na ogół też mamy takie mini zoo, jak chodzi o mniejsze zwierzaki. Każde zwierzę u nas ma swoje imię. Akurat na pewno zdecydowanie najtrudniejszym z tych zwierząt jest wielbłąd. Jest bardzo charakterny po prostu. Z nim trzeba przede wszystkim współpracować, że trzeba się z nim dogadać, że na nim nic nie wymusimy po prostu. Jak mu się podoba, tak niestety trzeba z nim działać. Zwierzęta z Rozwadzy nie pierwszy raz wypełniają żywą szopkę. Już od iluś lat mąż też w tym działa głównie, także stąd też się to wzięło. No i też fajna sprawa, że inni mają też okazję zobaczyć takie zwierzęta. Niestety bardzo często jest to mylnie odbierane. No i później niestety trafiają się niekiedy takie komentarze z niewiedzy po prostu, że te zwierzęta są wielce tutaj w jakiś sposób krzywdzone. A to, no prawda jest taka, tak samo jak wielbłąd, spotykamy się też z kontrowersyjnymi zdaniami. A prawda jest taka, że ten wielbłąd, ta odmiana Baktrian, on pochodzi z Azji, głównie środkowej. No to tam jest jeszcze ostrzejszy klimat niż u nas. Te zimy są cięższe, lata też są bardziej upalne. No i ten wielbłąd dlatego u nas sobie świetnie radzi i nie ma problemu z tym. I nie boi się ludzi, jest też taki kontaktowy, jak widać, szuka cały czas zaczepki. I naprawdę nie ma problemu do ludzi, nie przeszkadza mu to. Czy widziałaś już kiedyś wielbłąda, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. No jak ci podoba? Fajnie. Wrażenia, ciekawe. Czy widzieliście już kiedyś wielbłąda? No jedynie w zoo. Jak się podoba? Fajnie. Koniki tam są, owieczki, kózki, nie? Z rogami, no. Nie? Czarne. Zawsze jakaś atrakcja i widać przyciąga ludzi. Jest fajnie. Pierwszy raz widzisz wielbłąda, czy już kiedyś widziałeś? Kiedyś już widziałem. Gdzie widziałeś wielbłąda? Chyba w telewizji, co? Ale na żywo pierwszy raz, co? No tak. Albo w zoo. No jak ci podobają w ogóle te zwierzęta? Fajne są. Dzięki takiej atrakcji najmłodsi mogą na żywo zobaczyć i poznać zwierzęta. Dzieci się przeważnie cieszą, jednak się cieszą, ale też bardzo mnie to przeraża, że dużo dzieci nawet nie wie, na jakie zwierzę patrzy. Że po prostu patrząc na nasze krówki, rozumiem, to jest trochę inna odmiana, bo tam jest krowa szkocka, że dzieci po prostu patrzą i na przykład właśnie się pytają, co to jest za zwierzę. To jest aż przerażające po prostu. Albo druga sprawa, twierdzą, że po prostu, że to są 2 byki, no bo mają rogi, co jest też po prostu aż abstrakcyjne. Zwierzęta z żywej szopki są doskonale socjalizowane. Na co dzień przebywają w towarzystwie ludzi. Dzięki ich łagodności dzieci i młodzież nie mające styczności z żywymi zwierzętami mogły je z bliska poznać. To są zwierzęta, z którymi obcujemy, które są hodowane, które po prostu są z nami na co dzień. No i później takie dzieci, kurczę, które mieszkają w takim większym mieście, one nawet później nie wiedzą naprawdę, jak podstawowe zwierzęta wyglądają. Widzą tylko te zwierzaki, co są w klatce co najwyżej, w klateczkach jakieś, nie wiem, chomiczki, króliczki, a nie zdają sobie sprawy nawet, jak wygląda inne zwierzę. Przyszliście tu ze swoim psem, nie baliście się, że będzie się bał? Nie, ja nie. Jest odważny. No, bardzo przyjacielski. Powiedzcie, jakie zwierzęta spotkaliście tutaj? Byka, wielbłąda, krowę, konia, owce i psa. I jeszcze kozę. My przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Redutów. Specjalnie? Bo czytaliśmy właśnie, że jest tutaj na rynku żywa szopka. Teraz choć jesteście zadowoleni, że aż pociągiem przyjechaliście. Tak. No tak. Opłacało się. No, tylko wystaty. Przejazd pociągiem. Super, pięknie. Czy dobrze, że tutaj są? Jak dzieci odbierają? No dzieci na pewno bardzo dobrze odbierają. Wnuczek bardzo zareagował, od razu powiedział, że wielbłąd. Jakie zwierzęta tu dzisiaj widziałeś? Konia, krowę i 2 krowy i owce. A widziałeś już wielbłąda? Tak. Podoba ci się? No. A które zwierzę najbardziej? Wielbłąd. Na przykład koń też mi się trochę podoba, ale wolę wielbłąda. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, no. Co najbardziej, które zwierzę tam się podobają? Konie. Konie. Właśnie mnie koń ugryzł, więc... Fajnie zobaczyć takie zwierzęta. Podoba wam się to? Tak. Widziałem wielbłądy, widziałem tam są konie, później tam są kozy, są owce, jest byk.
ciele, krowa, nie wiem. Po prostu byłem na spacerze. W sumie to najpierw mi mama wysłała, no i miałem takie wielbłąd, nigdy nie widziałem wielbłąda. No i przyszłem tutaj, no i zobaczyłem pierwszy raz w życiu wielbłąda. No i jak emocja? Nie można ich opisać. Żywa Szopka przez 3 dni budziła pozytywne emocje Raciborzan w różnym wieku. To wyjątkowa atrakcja.